Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwa sposoby, na których będziecie mogli zarobić minimum 80 zł, a nawet można uzyskać kilka tysięcy złotych. Jest to ogólnie już zależne od naszego szczęścia. No i myślę, że bez przedłużania, ponieważ dzisiaj omówimy sobie dwie promocje okresowe, które już są sprawdzone. Ja też sobie z nich oczywiście otrzymałem pieniądze. Myślę, że przejdziemy sobie od razu w sumie do konkretów. Jeżeli chodzi ogólnie o te promocje okresowe, no to ja o nich już wspominałem na kanale. Jednak jeżeli nie oglądaliście takich dwóch filmów, to Wam dokładnie wytłumaczę, o co w tym chodzi. I tak samo jest jedna aktualizacja dotycząca jednego sposobu związanego właśnie z giełdą CryptoVault ogólnie. Jeżeli chodzi o giełdę CryptoVault, to mówimy o giełdzie CryptoVault Bybit. I teraz tak, tam chyba z kilka tygodni temu nagrałem sobie taki odcinek, no dokładnie dwa tygodnie temu, pokazujący, że teraz giełda Bybit ma taką ciekawą promocję. I chodzi tutaj o to, że my możemy sobie tutaj ogólnie zamówić taką wirtualną kartę. Tak jak mówiłem, zamówić wirtualną kartę to może błędne określenie. Możemy sobie właśnie ich poprosić o to, aby wygenerowali nam taką specjalną wirtualną kartę. Ja też nie będę wchodził w szczegóły, jak tutaj to wszystko się tworzy, ponieważ nie ukrywając, nagrywałem o tym odcinek dwa tygodnie temu, więc po prostu podlinkuję Wam dokładny ten poradnik, ale w skrócie właśnie mówię, jak to wygląda. Mniej więcej tutaj wystarczyło złożyć takie podanie o tą specjalną wirtualną kartę i dzięki temu, jeżeli też wpiszecie sobie tam taki specjalny bonus, taki specjalny referral code, to można otrzymać oczywiście sobie tutaj mniej więcej 10 dolców, czyli tak plus minus jest to obecnie no mniej niż nawet te 40 zł ze względu na wartość tego dolara. Jest to ogólnie 39,60 zł, więc tutaj akurat to jest ten pierwszy bonus, który można sobie odebrać i tam generalnie też trzeba było zaaplikować o tą całą kartę. Ja tutaj też dokładnie pokazywałem, jak to wszystko wygląda. No i właśnie wystarczyło sobie nią zrobić zakupy za chyba tam to było minimum w sumie 10 dolców, z tego co pamiętam. Ja generalnie sobie skorzystałem z tej karty i zrobiłem sobie taki zakup tą kartą, tylko że akurat tutaj też występują pewne problemy, ale zrobiłem sobie tą ostatnią jedną transakcję tą kartą właśnie za większą kwotę, tam chyba było ponad te 20, proszę bardzo, 23 euro, ale wystarczy zrobić sobie tą transakcję za minimum właśnie te 10 euro, 10 dolców, coś takiego. I teraz właśnie chodzi o to, jest to taka mała aktualizacja dla Was, ponieważ z tego co słyszałem, teraz raczej Bybit, no jeżeli chodzi o tą promocję, oni teraz nie podchodzą tak bardzo miło, jeżeli chodzi o takie wycwanienie się, zrobienie sobie tej pierwszej transakcji kartą, na przykład jeżeli my sobie zasilamy nasze konto na Revolucie, więc lepiej zrobić po prostu zakupy tą kartą, która będzie ta karta wirtualna, właśnie zakupy gdzieś tam w normalnym sklepie. Z takiej karty oczywiście po prostu możemy płacić sobie tymi CryptoVaultami lub innymi stablecoinami, no i dzięki temu, no i tak w sumie zbliżają się święta, możemy sobie komuś opłacić za prezent, a tak samo otrzymamy właśnie te 10 dolców z powrotem i już też Wam pokazuję. Ja otrzymałem sobie ogólnie tutaj, jak sobie wejdziemy w assets, proszę bardzo, na funding account dostałem ogólnie te 10 USDT. No i już sobie z nimi mogę zrobić cokolwiek chcę. Ja je tam prawdopodobnie wrzucę sobie do zakładki Earn, a kiedy będą jakieś korekty na kryptowalutach, no to ogólnie sobie za te dodatkowe bonusowe pieniądze zakupię jakieś kryptowaluty. Lub tam, jeżeli chcecie, to oczywiście możecie sobie te środki z tych kryptowalut wypłacić normalnie na złotówki. Zrobicie sobie z tym cokolwiek chcecie. No i tutaj głównie chciałem się skupić na tej promocji o tym, że ja się chcę wycwanić, po prostu sobie zrobię tą transakcję, pierwszą transakcję kartą i po prostu sobie doładuję konto na Revolucie, ale z tego co wiem, niektórym to może nie akceptować i teraz tam Bybit troszeczkę z tym kombinuje, żeby to ukrócić, więc po prostu tak najlepiej skorzystać sobie z tego tak normalnie, po prostu kupujecie sobie coś gdzieś tam w sklepie, korzystacie sobie z tej karty. Ta karta oczywiście działa głównie jako taka zwykła karta płatnicza, więc w każdym sklepie tą transakcję, pierwszą transakcję kartą będziecie mogli wykonać i po prostu skorzysta to z waszych stablecoinów lub innych tam kryptowalut, które tam ogólnie posiadacie. Tak samo jeżeli jeszcze po prostu nie dołączyliście do newslettera, taka mała przerwa, możecie się tam zapisać. Tutaj dostaniecie przez 7 dni ogólnie różne sprawdzone sposoby na zarobek w internecie. Możecie zaznaczyć, czy macie 18 lat ukończone. Dzięki temu też będziecie mieli inne sposoby bardziej dla osób pełnoletnich lub ewentualnie, jeżeli nie macie ukończonych 18 lat, to dzięki temu otrzymacie sposoby tylko i wyłącznie dla osób młodszych. Taki mały off-topic tutaj. I teraz przechodzimy sobie do bardziej, według mnie, lepszej promocji, ale tak samo ogólnie, tak jak mówiłem, z tej giełdy Bybit warto sobie skorzystać. Po prostu tutaj sobie możemy taką wirtualną kartę ogólnie aktywować i dzięki temu, jak zrobimy tą pierwszą transakcję, otrzymamy tutaj gwarantowane te 10 USDT,
czyli mniej więcej właśnie $10. A teraz właśnie, jeżeli chodzi o inną promocję okresową, o której wspominałem 10 dni temu, to jest ogólnie taka promocja, gdzie możemy dostać losowy bonus od minimalnych 10 euro, czyli plus minus jest to 43 zł mniej więcej, do nawet jednego bitcoina. I chodzi tutaj o aplikację Robinhood Crypto. I ta aplikacja, już Wam też pokazuję, ten filmik w sumie miałem nawet tutaj przygotowany, polega na tym, że właśnie możemy sobie tutaj też kupować, handlować tymi różnymi kryptowalutami i właśnie za pomocą takiego specjalnego linku zaproszeniowego, jeżeli my się tutaj zarejestrujemy, wykonamy KYC i tak samo możemy tutaj wpłacić minimum 1 euro, ale też trzeba wykonać ten trade na 10 euro, czyli przykładowo no musimy 10 razy kupić i sprzedać daną kryptowalutę. Ja się po prostu tutaj nie bawiłem w taki sposób, wpłaciłem sobie troszkę więcej tych pieniędzy, nawet chyba ponad te 10 euro. Kupiłem sobie na sekundę ogólnie tutaj tego bitcoina i otrzymałem sobie ten taki dodatkowy bonus. Już Wam też pokazuję, jak to u mnie wyglądało, bo tutaj no widzicie, że mniej więcej sobie doładowałem i już gdzieś tutaj wcześniej, chyba tam na maila czy coś tam, dostałem takie powiadomienie, że otrzymałem sobie ten bonus. No i właśnie w tym filmiku widzieliście w sumie tą moją nagrodę. No i potem też po prostu tutaj jest dokładnie wytłumaczone, jak to działa. Pokazywałem też inne jakieś losowe bonusy od osób, które tak samo coś tam sobie otrzymały, bo tak jak mówiłem, tutaj ogólnie jest to taka promocja, że nawet można zdobyć sobie, gdzie jest ten link referencyjny, jednego bitcoina. Oczywiście na to szansa jest mała. Ja też tutaj to wyjaśniałem na tym filmie i mimo wszystko przez to, że tak jak oni się reklamują, że można tutaj dostać nawet jednego bitcoina, no to gdy ja nagrałem sobie ten filmik i oczywiście skopiowałem jakby tytuł ich kampanii reklamowej, czyli można nawet dostać jednego bitcoina za darmo, to też się znaleźli tacy ludzie, chyba że mam się wziąć za normalną pracę, co nie? Pewnie taki ziomal myślał, że to jest jakieś oszustwo czy coś takiego. Jednak nie, to jest normalna promocja okresowa i oni się tak po prostu reklamują. Szansa na zdobycie jednego bitcoina jest niewielka, ale właśnie, jeszcze tak w ramach takiej ciekawostki po prostu chciałem Wam pokazać, że też jedna osoba, jeden widz z naszego kanału, który tak samo dołączył do Akademii Czas to Pieniądz, w sumie nawet widzka, bo to jest pani Agata ogólnie, no to zobaczcie, że ona też dostała akurat tutaj, korzystając sobie z tej promocji, 260 euro, więc nadal jest taka sytuacja, że możemy dostać losowy bonus. Minimalnym bonusem, jaki możemy tutaj otrzymać, jest to mniej więcej te 10 euro, czyli 43 zł, ale tak samo możemy otrzymać 20, 30, a tutaj też widzicie, że pani Agacie udało się otrzymać właśnie prawie, że 260 euro, tylko tam troszeczkę to spadło ze względu na ogólnie obecną cenę, w sumie z tych przed kilku dni, cenę bitcoina. No więc tutaj akurat już to jest prawie, że 1000 zł, proszę bardzo, 200, a nie, to są dolary. Tutaj to jest euro, 260, no to 1100, prawie że 30 zł, więc myślę, że to jest fajna okazja. No ale tak jak mówiłem, tutaj akurat jest losowy bonus. Ja tak jak Wam wcześniej pokazywałem ogólnie na tym filmiku, otrzymałem równo 10 euro w tym bitcoinie. Tylko tutaj ogólnie potem mi to spadło troszeczkę ze względu na to, tak jak mówiłem, że oczywiście Bitcoin zmienia swoją cenę. Teraz jest troszeczkę też wyżej, przed chwilą też były różne tam spadki, a obecnie no cóż, jest to w miarę dosyć ciekawy szczyt. No tutaj to się też zmienia na przestrzeni lat, miesięcy i dni. No kiedyś Bitcoin był po 16 tysięcy dolców na początku roku, a teraz jest prawie, że po 45 tysięcy. Więc fajna sytuacja. Jak ktoś z Was jeszcze nie zaczął w kryptowalutach, to też polecam Wam się tym zainteresować, ze względu na to, że niedługo będziemy się zbliżać do tej hossy na przełomie 2024 a 2025 roku. No i to byłoby na tyle. Czyli takie małe podsumowanie. Chciałem tutaj się głównie skupić na tym, że właśnie na tej promocji związanej z kartą Bybit lepiej jest, jeżeli chcecie sobie w niej uczestniczyć, właśnie zrobić normalny zakup, nie róbcie tego samego co ja, ponieważ jest większa szansa, że teraz jak tacy spóźnieni będziecie w tym i chcecie sobie właśnie się tak wytrwanić, że zamiast tam kupić coś w normalnym sklepie internetowym czy coś, po prostu zrobicie sobie tą jedną transakcję kartą na minimum około te 10 dolców, no to niestety tutaj akurat wpłacając sobie te środki na Revolta Wam to po prostu nie zaliczy. No i tam macie też w tym filmie wszystkie informacje dokładnie, jak sobie z tego skorzystać. Tylko pamięćcie sytuację właśnie z tym, że ja sobie doładowałem tą kartą ogólnie konto na Revolucie. Kupcie sobie gdzieś tam coś w normalnym sklepie i wtedy będziecie mieli gwarancję, że na pewno ten bonus otrzymacie. I tak jak mówiłem, ten bonus też jest normalnie tam do wypłaty, więc prawdopodobnie też za jakiś czas tej promocji już tutaj nie będzie. No i dodatkowa sytuacja jest taka,
Tak jak mówiłem, ogólnie cały czas działa jeszcze ta promocja związana z tą aplikacją Robinhood Crypto. Tam minimum otrzymacie właśnie mniej więcej te plus minus 10 euro. Jest to obecnie około 43 zł, ale tak samo zdarzają się osoby, które otrzymują właśnie ten losowy bonus większy. I przykładem tutaj była pani Agata, która też się pochwaliła swoim bonusem, więc otrzymała właśnie tylko i wyłącznie za rejestrację i za zakup danej kryptowaluty. Nawet nie trzeba robić tego na minimum te 10 euro, tylko wystarczy sobie zrobić ten trading volume, czyli 10 razy kupujemy sobie przykładowo za 1 euro daną kryptowalutę i wtedy otrzymujemy sobie ten losowy bonus, no to po prostu jest nadal taka szansa i warto sobie z tego skorzystać, bo jest to dosyć prosta promocja i wtedy też automatycznie już wiecie, jaki bonus otrzymacie, kiedy po prostu się tutaj zarejestrujecie, zweryfikujecie, no wpłacicie sobie minimum to 1 euro, polecam zrobić po prostu depozyt na większą kwotę. Ten depozyt też możecie sobie potem od razu wypłacać. Ja sobie tam trzymam w tej aplikacji, bo nie mam takiego parcia, żeby oczywiście ten mój bonus sobie tam wypłacać. No i to byłoby na tyle. Jeszcze na sam koniec mogę Was tak samo zaprosić do dołączenia do Akademii Czas to Pieniądz. I teraz czym jest Akademia Czas to Pieniądz? Jest to miejsce, w którym właśnie otrzymujecie wszystkie opłacalne, aktualne, proste sposoby na zarobek w internecie i do końca 2028 roku otrzymujecie ode mnie te wszystkie powiadomienia mailowe o nowych sposobach, czyli też nie musicie ręcznie sobie sami przeglądać różnych sposobów w internecie, bo ja to robię za Was, ale jeżeli chcielibyście przejść na wyższy poziom i zacząć zarabiać w internecie o wiele większe pieniądze, troszeczkę też no bardziej do tego przysiąść, no bo na takich prostych sposobach oczywiście można zarabiać, jednak to nie będą tam grube dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, to tak samo polecam Wam zapoznać się z tym filmem, w którym pokazywałem dokładnie, jak możecie zacząć zarabiać przez internet nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie lub więcej i tam po prostu omawiałem, jak wybrać swoją odpowiednią metodę dla siebie. No i to byłoby na tyle. Jeszcze też możecie tutaj oczywiście się zapisać do tego newslettera. Koniec gadania, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!